kolejny gość jest na żywo. Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, zmierza w moim kierunku. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No bardzo długie, już myślałam, że to się nie wydarzy, ale się udało, na żywo, nawet nie online. Bardzo się cieszę. Ja z herbatą. Proszę bardzo, tak, ja też mam swoją. Dawno byłem, że nie pamiętam, czy pani woli kawę, czy herbatę, bo ją przyniósł. Nie, ja mam wszystko. Okej. Ja wszystko mam. Miałem goodwill, dobrą wolę miałem. Ale dziękuję. Tak. Nie wiem, czy pani się czuje Robertem Kubicą, czy Niki Laudą. Wolałbym, żeby dzisiaj nie, bo mam herbatę, żeby się nie wylała. Nie, nic się nie wyleje. Dobrze. Ja to się naprawdę super, tutaj super. Proszę się czuć bezpiecznie. Absolutnie, w dobrych rękach jestem. Jedziemy. Myślałem, że to debiut dzisiaj. Debiut tutaj z tego miejsca, tak. Sama debiut jestem. Debiut z Czarneckim i to jeszcze tak tutaj. Sama jestem ciekawa tej okolicy. Mogłeś pilotem w takim razie. Przecież tak. Teraz chyba prosto. Na razie, prosto cały czas, tak. To powoli dobrze prosto. Prowadziłem. Muszę zapytać o coś, co trochę mnie zmartwiło, bo wczoraj warszawiacy, nie tylko warszawiacy, ale ci, którzy mieli takie poczucie, żeby wyjść na ulicę i świętować, bo mieliśmy ważne święto, święto Wojska Polskiego, odwiedzili w swoich miejscach, w swoich miastach, te miejsca, które się kojarzą z wojskowością, czy to zapalili świeczkę, czy zaśpiewali hymn, no jakby każdy obchodził na swój sposób. Jak ktoś ma syna, to wie, że to jest ważne, no bo chłopcy kochają wojsko, więc ja też byłam w okolicach Placu Piłsudskiego wczoraj. A dzisiaj czytam, że spod grobu nieznanego żołnierza usunięto wieńce Koalicji Obywatelskiej i prezydenta Warszawy i zrobiono to o 12:00 przed wystąpieniem prezydenta Dudy, a wieńce zostały złożone o 8:45. Byłem na Placu Piłsudskiego na wczorajszych uroczystościach na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Piękne uroczystości, nominacje generalskie. Bardzo to było takie podniosłe, także odznaczenia dla naszych żołnierzy. Nie widziałem wieńców, dowiedziałem się od pani o sytuacji i myślę, że... Potwierdza to wiceprezydent Warszawy. Każdy wieniec jest ważny, każdy powinien... skoro był złożony, powinien tam zostać. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się mogło stać, dlaczego tak się stało. Byłem parę metrów od tego wydarzenia, byłem na trybunie A1, to jest tuż przy grobie tego żołnierza, i nie miałem o tym pojęcia. Podkreślam, każdy ma prawo w tym dniu świętować, każdy ma prawo składać kwiaty, wieńce, to oczywiste. Czy ten, kto je zabrał, powinien przeprosić? Nie wiem, w ogóle nie za bardzo rozumiem, dlaczego tak się stało. No, to też mnie to zastanawia, może ze względu rozumiem, na wstęgę, że... na której pewnie było napisane, od kogo jest wieniec, nie. Tak, no ale to, że tak powiem, myślę, że już nawet tak patrząc na to piarosko, to większy jest problem po tym, jak ktoś to wieńce zabrał, niż gdyby zostały tam, więc no, to nie za bardzo rozumiem. No przykre. Ale sytuacja dziwna, wydaje mi się. Nie tylko Polska, ale i Europa już zaczyna patrzeć na nas i na sytuację nad Odrą. Wczorajsze podsumowanie to 80 ton martwych ryb. Myślę, że dzisiaj te wartości będą jeszcze wyższe. Proszę powiedzieć, bo Gazeta Prawna zamieszcza kalendarium i to kalendarium rozpoczyna się już w marcu, kiedy pierwsze dopływy Odry i lokalni wędkarze i mieszkańcy wskazują na to, że coś tam się dzieje i pierwsze 7 ton w marcu, 7 ton martwych ryb zostaje wyłowionych wtedy. Kto tutaj powinien odpowiadać za tę sytuację? Bo cały czas mówi się o skutkach, a w dalszym ciągu nie wiemy, jaka jest przyczyna, skąd i kiedy. Ustalenie przyczyny jest kwestią fundamentalną. To, o czym pani mówi, to jest znak, sygnał, że jest to raczej działanie człowieka, a nie jak czasem słyszeliśmy, czytaliśmy, że to może być kwestia zwiększonych opadów w Czechach i prawda, w związku z tym zwiększonej ilości wody, gdzie jest więcej tlenu i tak dalej. To wskazuje na to, że była to, że był efekt tego, że ktoś tam coś niestety do Odry spuścił. Ale ja z czystym sercem powiem, ja na konferencję tą polsko-niemiecką, tak, która odbyła się 2 dni temu, czekałam wieczorem. Mowa o tym, co było w Szczecinie, tak? Tak. Czekałam wyjątkowo, jak dawno mi się nie zdarzyło, żeby tak czekać na konferencję. Z tej konferencji nie dowiedzieliśmy się nic. I
w dalszym ciągu nic nie wiemy. Znaczy, no, dowiedzieliśmy się, że nie było rtęci, tak, no, przynajmniej tak. Ale dzisiaj wiemy, że rtęć była w dopływach, że była ta rtęć. No, i premier o tym wiedział, mówi o fake newsach, więc no, przepraszam, ale nic tu się nie zgadza. No, mówię o konferencji, za którą odpowiedzialność wzięli ministrowie nie tylko polscy, także niemieccy i na szczeblu federalnym. Ministrowie środowiska, na szczeblu landowym, dwóch ministrów rolnictwa i środowiska, czy dwoje raczej. Natomiast no, na pewno ta sytuacja musi być wyjaśniona, że bo jasne, to jest katastrofa, to jest wielka katastrofa. Ja się cieszę, że chociaż tego słowa używamy. Ale nie, bo... no, ale nie można tego minimalizować. Znaczy, takie pójście w zaparte, że problem jest mniejszy niż on jest, to jest bardzo zła metoda. Trzeba mówić otwartym tekstem, to jest katastrofa. Trzeba teraz, oczywiście tak jak pani mówi, zobaczyć, jaka jest przyczyna, bo to jest fundamentalna sprawa. Także jeśli to są ludzie, firmy, to pociągnie do odpowiedzialności, to bardzo, bardzo surowej, drastycznie bym powiedział. A po drugie jednak, jeżeli no, trzeba też minimalizować straty, prawda? Myślę, że decyzja o tym, żeby zrobić sekcję tych ściętych ryb jest słuszna, bo to też da nam większą wiedzę. No, mam nadzieję. Proszę powiedzieć, bo mówi się o odwołaniu pięciu wojewodów, bo jak wiemy, jeden ten kluczowy w sumie do tej pory przebywał jeszcze na urlopie. Kto tutaj powinien zacząć bić się w pierś? Bo jeszcze nikt nie widziałem, żeby ktokolwiek się bił. Wojewoda Dolnośląski, bo o nim pani mówi, od dzisiaj rano jest w pracy. Zatypował go oczywiście, zawsze, tak jak zawsze, wicewojewoda Jarosław Kresa, rodem z Dzierżoniowa zresztą, który miał kontakt bieżący. Natomiast ja nie słyszałem o chęci odwoływania wojewodów. Już dwie osoby poniosły odpowiedzialność, wiadomo, o kogo chodzi. Szefa Polskich Wód i osobę odpowiedzialną za kwestie środowiskowe. Natomiast no, to jest oczywiście decyzja premiera, ale myślę, że to zależy od tego ustalenia przyczyny i zbadania, jakie były reakcje władz państwowych, samorządowych na tą sytuację. Tak, cały czas mówimy o przyczynach. Pojawia się hasło, piękne hasło, zarządzanie kryzysowe. Gdzie ono tutaj jest? Oprócz tej konferencji, gdzie możemy palcem pokazać, że było zarządzanie kryzysowe? No, choćby w sobotę był premier w województwie lubuskim. Tam miał sztab kryzysowy. Potem odwiedził miejscowość, gdzie jest ta zapora. Zresztą było spotkanie z udziałem pani wicestarosty, która podziękowała premierowi za to, co robi rząd. Natomiast no, myślę, że tutaj nie można powiedzieć o tym, że służby nie ostrzegały, czy też nie działały, bo to byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące, ale na pewno, i tutaj chyba się zgodzimy, trzeba w sposób bardzo jasny stawić odpowiedzialność nie tylko tych, którzy... Jeżeli to byli ludzie, jeżeli to był czynnik ludzki, którzy spowodowali to niezanieczyszczenie, tą katastrofę, tak trzeba powiedzieć wprost, no i także reakcje osób, które powinny reagować na każdym szczeblu i centralnym, i też oczywiście lokalnym, bo to ich powinność. Te skutki tego, co się dzieje z Odrą, to będziemy obserwowali nie miesiące, a lata najprawdopodobniej. Jak przy każdej katastrofie potrzebne będą pieniądze. Pierwszą katastrofą taką ostatnich dwóch lat to był dla nas COVID, teraz inflacja, wojna na wschodzie, Odra. Żeby stanąć na nogi, po każdej katastrofie potrzebne są pieniądze, a głównie czekamy na te z KPO. Czy kiedykolwiek je zobaczymy? Piękny oddech. Tak. No, ale nie wziąłem teraz herbaty taktycznie. Nie napiłem się herbaty taktycznie. Myślę, że są trzy możliwe scenariusze przed Komisją Europejską. Po pierwsze, dać z opóźnieniem wszystko. Po drugie, nie dać nic w ogóle. I po trzecie, dać częściowo. I na dzisiaj uważam, że najbardziej prawdopodobny jest ten trzeci scenariusz. Uważam, że było jasne, tu słowo komentarza, bo teraz mówiłem o tym, co może się zdarzyć, że jest po stronie Komisji Europejskiej tutaj zła wola, moja zostałą odpowiedzialnością. Uważam, że jest pośrednio jednak
próba wpływania na wynik wyborów w Polsce, mówię to wprost, ponieważ Komisja Europejska nie jest jakimś metrem obiektywizmu, obiektywnym ciałem eksperckim, to jest komisja, składa się z polityków, delegatów, przedstawicieli poszczególnych rządów, bądź obecnych, bądź w przypadku niektórych byłych, jak rządu czeskiego. I oczywiście ci politycy podjęli decyzje polityczne, które myślę, że nierzadko mają w swym, gdy chodzi o pewne intencje, pokazanie solidarności z partiami politycznymi, z tych międzynarodowych, których są ci państwo, a są to międzynarodówki na przykład czy to liberalna, czy chadecka, czy lewicowa, a te partie właśnie, które wymieniałem teraz z tych rodzin politycznych, są w opozycji w Polsce. Czy po stronie rządu jest wola w tej kwestii? Była, jest i będzie. Natomiast no, mam wrażenie, graniczące z pewnością, że ta dobra wola nie wystarczy. Spotyka się z brakiem dobrej woli po drugiej stronie, że podpisujemy porozumienie, że cofamy się, robimy ustępstwa, a tu okazuje się, że po paru dniach czy po paru tygodniach Komisja Europejska, czy jej przewodnicząca, ma pani mocną klimę tutaj, że nie ma problemu, damy radę. Nagle okazuje się, że są jakby nowe żądania, nowe wymagania, nowe postulaty, nowe warunki i to jest trochę taka gonienie króliczka i to nie jest fajne. Proszę powiedzieć, bo słuchając prezesa Kaczyńskiego mamy wrażenie, że coraz większe wrażenie, że Unia jest zła i że najlepiej, gdybyśmy z tej Unii wyszli, że euro jest nam niepotrzebne. Wszystko idzie w takim kierunku, postawmy krok do tyłu niż do przodu w tych relacjach. Po co taka narracja? Nie zgadzam się. Znaczy, to jakby są trzy piętra. Prezes nigdy nie mówił o tym, żebyśmy występowali z Unii. To nie jest zdanie stanowisko PiS-u. Ja mówię o wrażeniu. Każdy ma wrażenie takie, jakie chce mieć. Nie, żeby było jasne, to poza dyskusją. Nie ma mowy o występowaniu z Unii Europejskiej. Natomiast co do strefy euro, to rzeczywiście jest tak, że według badań, o ile 80% Polaków chce, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, o tyle 2/3, dokładnie 65%, nie chce, żebyśmy wstępowali do euro. Uważam, że to jest słuszne, bo w czasie kryzysu wstępowanie do strefy euro to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, bo własna waluta, to każdy ekonomista powie, akurat w czasach kryzysu, turbulencji ekonomicznych jest takim bardzo dobrym resorem, że tak powiem. I akurat na czas kryzysu posiadanie własnej waluty jest czymś bardzo pozytywnym. Natomiast skądinąd, skoro już mówimy o czasach kryzysu, no to zwracam uwagę, że jak był ten wielki kryzys kilka lat temu, to w zasadzie suchą stopą przeszły państwa członkowskie Unii Europejskiej, które euro nie miały, czyli Szwecja, Dania i Wielka Brytania. Jestem ciekaw, jak teraz sobie poradzą państwa, które mają strefę euro z naszego regionu Europy. Zwracam uwagę, że najwyższa inflacja, z którą mówimy o inflacji, jest właśnie, pomijając Holandię, to jest osobny przypadek, jest w takich krajach jak Litwa, Łotwa, Estonia, a więc w krajach z naszego regionu, które właśnie przyjęły wspólną walutę. Więc tutaj jakby nie mieszajmy rzeczy, bo myślę, że są w Polsce bardzo wielu ludzi, takich, którzy uważają, tak, bądźmy w Unii, musimy być w Unii, chcemy być w Unii, a jednocześnie mówią, no poczekajmy na tą strefę euro, nie wchodźmy do niej. Ziobrzyści na pewno nie są zwolennikami. No mają prawo, w dalszym ciągu to koalicja PiS-u, absolutnie. Więc tutaj jakoś panowie w tej kwestii chyba też znajdują kompromis. Gdybyśmy nie było kompromisu, to nie byłoby rządu, więc kompromis trzeba znajdować. Nie ma co ukrywać, że Solidarna Polska jest bardziej eurosceptyczna, powiedziałbym, jest eurosceptyczna, my jesteśmy bardziej eurorealistyczni, ale to nie oznacza, żebyśmy nie mieli współpracować. No, w wielu innych kwestiach mamy zdanie podobne. Skoro w swoim czasie Jarosław Gowin eksponował to, że jest taki bardziej liberalny, bardziej centrowy niż my, to czemu mielibyśmy teraz zabierać takie prawo Zbigniewowi Ziobro, żeby też nie mógł określać własnej tożsamości, więc to byłoby nie fair. Ta koalicja jestem przekonany, że przetrwa, że będzie funkcjonowała, mimo różnic, które są naturalne w koalicji. Zna pan dzieci z in vitro?
Znam. Niekochane są. Uważam, że każde dziecko zasługuje na miłość, na szacunek. Każde, podkreślam. I tutaj ta dyskusja mnie drażni, bo w moim przekonaniu nie można stawiać tak sprawy, że są dzieci gorsze i lepsze. Wszystkie dzieci są równie kochane, powinny być. Tak mają wyglądać podręczniki. Historia i teraźniejszość. Podkreślam jeszcze raz, można dyskutować o metodzie in vitro, natomiast jeżeli są dzieci, te dzieci zasługują na miłość, na szacunek, na wsparcie. Nie wolno różnicować, że są dzieci in vitro i nie. Ale to dlaczego mamy takie podręczniki? Nie, tutaj akurat nie będę atakował tego podręcznika. Znam profesora Roszkowskiego, to wybitny historyk, kiedyś jako Andrzej Albert pisał. I tutaj akurat nie będę w tym chórze krytyków śpiewał absolutnie. Natomiast co do konkretnej kwestii, można oceniać krytycznie metodę in vitro. Jest pluralizm, natomiast absolutnie co do kwestii dzieci, wszystkie dzieci zasługują na miłość, na szacunek, na wsparcie państwa. Broń Boże, nie wolno mówić, że jakieś są gorsze. Ale skoro jest historykiem, to dlaczego w podręczniku pojawiają się takie treści, które no nie mają, bo in vitro nie za wiele ma wspólnego z historią do 79 roku, bo tak ten podręcznik jasne, dobrze. Myślę, że można z nim polemizować, natomiast na pewno ja nie słyszałem jakiegokolwiek opinii psa Roszkowskiego, niegdyś Andrzeja Alberta, który by, że tak powiem, wzywał do tego, żeby te dzieci nie kochać, więc tutaj są dwie różne... Ale te opinie można przeczytać w tym podręczniku. Ja podkreślam. Czy podręcznik powinien być wycofany? Czy powinien być wycofany? Czy te kartki powinny zniknąć z kart podręcznika? Nie jestem zwolennikiem cenzury. Myślę, że... Ale ma pan syna w wieku szkolnym. Tak, mam syna. Czy chciałby pan, żeby uczył się takich rzeczy? Wie pan, ja przeczytam podręcznik najpierw, a nie będę go znał z opisu i wtedy podyskutujemy. Natomiast nie uważam, żeby podręcznik należał go wycofać. A co do tej kwestii dotyczącej dzieciaków z in vitro, to jeszcze raz podkreślam, są takie same wspaniałe jak każde inne. No, ciekawa jestem, bo słyszy się dużo o procesach, zbiorowych procesach w tej sprawie. Ciekawa jestem, jak tutaj Ministerstwo Edukacji, czy wycofa się z tej propozycji, czy coś zrobi. O wojsko muszę jeszcze zapytać, zanim dojedziemy. Proszę powiedzieć, czy my rzeczywiście mamy armię na trudne czasy, czy ta armia jest raczej na papierze na razie? Myślę, że mamy armię na czasy trudne, czasy kryzysu. Po to mamy armię silniejszą niż była parę lat temu, żeby nie było wojny, bo to właśnie po to się buduje, żeby nas nikt nie zaatakował, wiedząc, że mamy armię mocną. Jest kwestia po pierwsze jej zwiększenia, to się stało i będzie ta armia cały czas rosła. Po drugie jest lepszego uzbrojenia, które cały czas jest uzupełniane. Dobra decyzja, szybka decyzja ministra Błaszczaka o tym, znaczy, żeby... Te zamówienia nie są na wyraz, bo nawet Amerykanie otwierają oczy, Koreańczycy otwierają oczy, mówią super, ale takiej ilości będziemy produkowali najbliższe lata, jakbyśmy mieli produkować tylko dla Polski. Czy rzeczywiście aż tyle sprzętu nam potrzeba? Ja myślę, że w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą, gdy wybuchają bomby dosłownie parę kilometrów za naszą granicą, naszą Unii Europejskiej granicą wschodnią, wschodnią granicą Rzeczpospolitej, to naprawdę lepiej być bardzo zapobiegliwym, niż myśleć, a noż się uda, a może nie będzie jakiejś eskalacji strony Rosji. Ale przygotowanie i armia to nie tylko sprzęt, to też ludzie. Oczywiście i tutaj to, że armię polską zwiększono, to jest krok w dobrym kierunku, to, że powołano, ja wiem, krytykowane, obśmiewane, ale teraz myślę, że wiele osób przyznaje rację, że WOT był potrzebny, wojsko terytorialne były potrzebne. Dobrze, że one są. Także dlatego, że Rosja czy jakikolwiek inny przeciwnik,
konkretnie Rosja, wie, że Polacy będą się bronić, gdyby zostali zaatakowani. To jest naprawdę bardzo ważne. Były takie statystyki publikowane w Europie, mówiące o skłonności do oddania życia za ojczyznę. Polacy na bardzo wysokim stopniu, Niemcy na przykład na znacznie mniejszym. I myślę, że to jest taki czynnik, który też odstrasza potencjalnego agresora. Czy jakby pan miał określić pozycję premiera Morawieckiego w skali 1 do 10, bo dużo mówi się o nieformalnych spotkaniach przeciwników. Media o tym trochę się zaczęły rozpisywać, że no nie ma on zwolenników nawet u was, w sensie Zjednoczonej Prawicy. Czy jego pozycja jest rzeczywiście silna, czy coraz słabsza w związku z tym, co się dzieje politycznie i geopolitycznie? Pozycja premiera przede wszystkim zależy od poparcia Jarosława Kaczyńskiego, był otwartym tekstem. To poparcie jest, natomiast to czy... A czy minister Błaszczak będzie kolejnym premierem? Minister Błaszczak ma bardzo silną pozycję w rządzie i w Prawie i Sprawiedliwości, natomiast dzisiaj premierem jest, prezes Rady Ministrów jest Mateusz Morawiecki, który ma wsparcie Jarosława Kaczyńskiego, a zatem kropka w tej kwestii. Będzie czy nie będzie? Kropka? Pani, no, cieszę się, że pani uważa, że PiS wygra, będzie kolejny rząd. Też uważam, że to bardzo prawdopodobne. A kto będzie premierem, to wtedy zobaczymy. No sondaże tak nie są jednoznaczne w tej kwestii. To prawda. Trzeba być bardzo pokornym. Dzisiaj jedna z sondażowni podała, że nawet ci wasi wyborcy, nawet jeżeli dostaniecie najwięcej głosów, to i tak nie zbudujecie z nikim koalicji. Decydują wybory, a Jarosław Kaczyński już nie raz zaskakiwał, więc bym nie przesądzał tego braku zdolności koalicyjnych. Uważam, że my go mamy. Ile czasu premier Morawiecki ma jeszcze na stanowisku premiera? Do wyborów jest rok i kwartał, więc wytrzyma tyle? Uważam, że ma na to absolutnie szansę, ale podkreślam, decyduje tutaj przede wszystkim Jarosław Kaczyński. Ci, którzy nas w tej chwili oglądają, wiedzą, że tak jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo było miło. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak, ja nie będę dopijać, mam swoją, absolutnie. Jeszcze bezpiecznej jazdy, bo to dziękuję, najważniejsze. Dziękuję bardzo, dziękuję za debiut tu pod elektrownią. Nowej tak jest, dziękuję, dzięki wielkie. Ryszard Czarnecki był moim i waszym gościem.